Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. I do kogóż upodobniliście mnie i przyrównali? Szła więc Maryja za swym synem. Wstrząsało się jej matczyne serce, bo wszak musiała iść drogą zlaną i naznaczoną krwią swego dziecka, lecz więcej jeszcze swego Boga. Szła więc w niemej adoracji tej najdroższej krwi Boga człowieka, której jedna kropla miała większą wartość niż tysiące światów. Szła wynagradzając Bogu zniewagę świętokradzkiego rozlewu tej krwi, świętokradzkiego poniewierania najświętszego ciała Jezusowego. To cierpienie Maryi z powodu świętokradztwa popełnianego na boskiej osobie Jezusa było jednym z największych, jakie poniosła w czasie Jego męki. Jeżeli tylu świętych umierało prawie z bólu i smutku na widok świętokradztw popełnianych na Najświętszej Eucharystii, jeżeli dusze nawet niezbyt pobożne odczuwają wstrząs, widząc wyłamane drzwiczki tabernakulum i najświętsze hostie rozsypane po posadzce, jeżeli wierni starają się wynagrodzić świętokradztwo przez uroczyste nabożeństwa, jeżeli wiele dusz odczuwa tak głęboko zniewagi świętokradztwa zadawane Jezusowi, że w murach klasztorów poświęcają całe swe życie na wynagrodzenie, to jakże musiała odczuwać Matka Najświętsza te straszne zniewagi i świętokradztwa popełniane na Jezusie w ów Wielki Piątek. Widziała Jezusa w obcych, grzesznych rękach, które mogły Go dotykać, znieważać, bić, a jej nie pozwolono się zbliżyć, nie pozwolono obetrzeć swą zasłoną Jego przenajświętszego oblicza, rozluźnić nieco tę okropną koronę, pomóc Mu choć trochę w wydźwiganiu krzyża. Nie pozwolono. Wszyscy mieli prawo zbliżania się do Jezusa, dotykania Go, wszyscy aż do ostatnich złoczyńców. Tylko ona matka nie miała prawa do tego. Wszyscy mogli się znęcać nad ciałem Jezusa, a tylko jej nie pozwolono się zbliżyć, by Mu choć trochę przynieść ulgi. O jakie straszne było dla serca matki to odepchnięcie i odrzucenie jej przez motłoch, jak odczuwała głęboko te zniewagi i świętokradztwa zadawane ciału Jezusa. Ciało Najświętsze, którego w Betlejem, w Egipcie, w Nazarecie z takim szacunkiem, z takim świętym drżeniem dotykała,
brała w swe ramiona, pieściła. Teraz widzi, jak jest popychane, uderzane brutalnymi stopami, wstrząsane rękami zbrodniarzy. O okropny widoku spadają policzki na twarz Boga człowieka, uderzają ciężkie pięści w święte ciało, kopią je plugawe stopy żołdactwa. A matka widzi, matka wie, że to Bóg człowiek, świętość nad świętościami, przed której majestatem aniołowie i najwyższe duchy na twarz padają. Matka to widzi, a nic nie może zrobić, nie może temu przeszkodzić. Ale gdzież przyjaciele Jezusa, uczniowie, apostołowie, by go bronić, wynagradzać mu te świętokradztwa? Uciekli wszyscy, zaledwie jeden Jan pozostał. Tak się odwdzięczyli za szczególne wybranie, za miłość wyjątkową Jezusa dla nich. O biedna matko, jeszcze i tej goryczy trzeba byłoby dopełnić kielicha. I do kogóż upodobniliście mnie i przyrównali? Te słowa powinni rozważyć dogłębnie i wszechstronnie wszyscy, ale zwłaszcza ci, których Jezus wybrał za przyjaciół, którzy biorą Jezusa w swe ręce w czasie ofiary, którzy często czy nawet co dzień zbliżają się do świętej uczty. A może wynik tego rozważania wstrząsnąłby i wzbudził niejedno serce. Do kogóż przyrównaliście mnie? Wybrani ze wszystkich, przyjaciele moi, za kogóż mnie uważacie, że obchodzicie się ze mną gorzej niż z waszym sługą, niż z najpodlejszych z ludzi? Za kogo mnie uważacie, że bierzecie mnie do rąk brudnych, wprowadzacie mnie do serc gorszych niż stajnia? Choć wiecie, żem święty świętych, żem Bogiem waszym. Za kogo mnie uważacie, czy za przyjaciela? A gdy słyszycie, że w tylu miejscach mnie znieważają, że tyloma grzechami mnie obrażają, że tylu wrogów powstaje przeciw mnie, w waszych sercach nie budzi się ani iskra uczucia, ani jeden akt wynagrodzenia, ani odrobina gorliwości o zbawienie dusz. Czy przyjaciel tak współczuje z przyjacielem? Odpowiedź na to pytanie da nam poznać, jaki jest nasz stosunek do naszej Matki Bolesnej. Czy moglibyśmy się rozczulać nad nią, gdy tak okrutnie cierpi nad świętokradztwem popełnianym na Jezusie, nie zwracając uwagi, że my sami należymy do liczby tych świętokradców? Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen.
Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.